już od wielu lat występuje poza granicami naszego kraju, a Dawid Dawidzik, który gra w Puławach i jest łączony z Wisłą Płock, co nie jest oficjalnie potwierdzone, miał oferty w poprzednich latach z europejskich klubów, więc są to zawodnicy, na których na pewno możemy liczyć. Zaczną ten mecz Japończycy. Już z piłką jest Shoichi Yoshida, jeden z dwóch zawodników Tarnowa w reprezentacji Japonii. Tym drugim jest Renosuke Tokuda, ale Tokuda dzisiaj na razie na ławce. Dziś na jego pozycji na prawym rozegraniu doświadczony Jin Watanabe. No to pierwszy atak naszych rywali. No tak, widzimy Kołowego ustawionego gdzieś na pozycji 2-3. I w bieg skrzydła, które wraca, co ma być mylące. Uwaga, Watanabe, przygotowują sobie tutaj tę pozycję rzutową, ale ostatecznie zatrzymany Mizumachi. Też ciekawy zawodnik, bo on gra na co dzień w Lubek Schwartau, w drużynie drugoligowej w Niemczech, którą prowadzi Piotr Przybecki. A my mamy pierwszą bramkę. Jin Watanabe zdobywa tego gola. No trochę za łatwo Damian Przytuła przegrał na zewnątrz, ale widzimy już sytuację w kontrataku, którego wczoraj brakowało bardzo dobrze. Kacper Adamski wypracował sytuację dla Michała Daszka, grając 1-1. I uwaga, to jest bramka numer 300 w narodowych barwach. Michał Daszek nie mógł jej rzucić wczoraj, bo nie był w ogóle w składzie na mecz z Tunezją, ale dziś zaokrąglił tę liczbę. Gratulacje, Michał Daszek. 300 goli w reprezentacji w tym składzie. Oprócz niego 300 bramek i więcej mają Arkadiusz Moryto i Przemysław Krajewski, ale wszyscy oni gonią dopiero 20 miejsce w historii, które na razie zajmuje Piotr Obrusiewicz. 348 goli byłego prawoskrzydłowego naszej kadry. Bardzo dobre rozegranie Mizumachi, tymczasem zdobywa bramkę do Japonii. Trochę niepotrzebnie Kacper Adamski pomógł środkowemu obrońcy, co stworzyło sytuację dla lewego rozgrywającego, gdzie zagrali Japończycy 2-1. Właściwie gdyby się pomylili, to byłby duży błąd z ich strony. Czuwara dzisiaj dostaje, praktycznie zobaczymy, powinien dostać cały mecz tutaj na lewym skrzydle. Wczoraj też nie było go w składzie. Przytuła, Pilitowski, Adamski, który teraz biegł na koło. Daszek, poszukiwanie tutaj naszego Kołowego i pierwsza bramka Dawida Dawidzika. Tak, Japończycy zaczęli w obronie, obroną 5-1. Polacy wysłali dzisiaj wyrażę Kacpera Adamskiego na drugie koło. Michał Daszek miał grać 2-2 z Dawidem Dawidzikiem. Tam sytuacja nie była klarowna. Podanie do środkowego, który idealnie wykorzystał Dawida. I teraz Watanabe. Szybcy są Japończycy. Rzut z podłoża, ale rzut niecelny. No to zobaczymy, jaka będzie nasza odpowiedź. Szybki atak. Tutaj już trochę tempo tracimy, ale jeszcze w tym pierwszym całym czas tempie jesteśmy. Ale szkoda, tego taki no-look pass trafia jednak w ręce Japończyków. Trochę sygnalizowane podanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na niezłe uspokojenie gry przez Damiana Przytułę w ataku, który odwrócił sytuację. Podał piłkę do prawej strony, gdzie mieliśmy sytuację 3-2 w ataku. Damian Przytuła wczoraj 3 bramki w tym pierwszym spotkaniu z Tunezją. Teraz my w ataku pozycyjnym 2-2 po tych pierwszych minutach, 3 minutach i 20 sekundach meczu. Pamiętamy, że wczoraj na pierwszą bramkę bardzo długo czekaliśmy, ponad 5 minut. A dopiero właśnie młodziutki Piotr Jędraszczyk to przerwał, tymczasem indywidualnie Pilitowski i niecelnie. Niecelnie, ale bardzo inteligentnie wykorzystał swoje umiejętności, wygrał sytuację 1-1. Oddał rzut, który był niecelny, mógł podać do Kołowego, aczkolwiek rozumiem, że rzucał, bo to też była dobra sytuacja, niestety nie trafiona. Yoshino, Tatsuki Yoshino na lewym rozegraniu, zawodnik z numerem 31, Mizamuchi i Watanabe teraz w biegu prawoskrzydłowy, tam oczekiwał na podanie Motoki i znów dobra tutaj indywidualna szarża Yoshino. Trochę za łatwo. Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Japończycy grają w ataku. Izolują nam środek obrony i starają się pożytkować swoją dobrą grę 1-1. Zwykle Kołowy przychodzi z pozycji między drugim a trzecim obrońcą na pierwszego i drugiego i prawy rozgrywający bądź środkowy atakują naszych środkowych obrońców, którzy na chwilę obecną bardzo dobrze sobie radzą z tymi
wyskokami. 5-1. Sota Takano ustawiony najwyżej, jeśli chodzi o obronę japońską. To, na co zwróciłeś uwagę, też jest ważne, że no, przy wiadomo, pewnych ograniczeniach, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Bardzo dobra akcja Kacpra Adamskiego teraz. Oni, Japończycy, starają się dużo wykorzystywać swoją ruchliwość, szybkość na nogach, balans, zmianę kierunku. Zwód już bezpośrednio w ataku na 6 metr. Tak jest, tak jest. I to myślę, że to jest zasługa tego pana, którego widzimy na ekranach, czyli Dagura Sigurdssona, bardzo doświadczony trener, już z ogromnymi sukcesami na swoim reprezentacyjnym koncie. Zamuci Yoshino i bardzo dobry rzut teraz lewego rozgrywającego Tatsuki Yoshino zdobywa swoją drugą bramkę. No, czyli jednak Japończycy potrafią też rzucać z drugiej linii. Spłaszczają sobie obronę i przygotowują dość rzetelnie pozycję. Też mam wrażenie, że tutaj nie szukają tych takich sytuacji na siłę, nie są to wymuszone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przebiegu całego spotkania, do czego będzie ich zmuszała nasza gra w obronie, bo to też jest szalenie ważne, żeby im takie sytuacje uniemożliwiać. Dokładnie, dokładnie. Nie uważam, żeby tam w obronie ktoś powinien wychodzić do niego, bo Japończycy, myślę, że w większości przypadków będą dążyć do gry 1-1, więc nie ma sensu otwierać obrony i umożliwiać im tego typu zagrania. Gra pasywna zasygnalizowana biało-czerwonym. Pilitowski do przytuły. Blok Japończyków. Ach, zebrał tę piłkę Motoki. Kontra Wałach i bramka dla Japonii. Piąta w tym meczu. No niefortunnie Damian Przytuła musiał rzucać na, chociaż właściwie nie musiał, bo chyba jeszcze nie było 6 podań. Rzucał na podwójnym albo nawet potrójnym bloku, piłka odbiła się prosto w ręce Japończyka i ciężko byłoby tego nie wykorzystać. Miłosz Wałak debiutuje w reprezentacji, to jest bramkarz Kielc, ale w tej chwili w Wybrzeżu Gdańsk. Po to, żeby grał dużo, jak najwięcej podnosił swoje umiejętności. My tymczasem w ataku. Wybieg tutaj Pilitowski jest po prawej stronie. Wbieg na drugie koło Adamski. Daszek kozłując, ale wcześniej tam przepychanka na kole. I litewscy sędziowie, którzy prowadzą to spotkanie, grę przerwali. Widzimy konsekwentnie, że Polacy próbują wykorzystywać sytuację 2-2 w bocznym sektorze boiska, gdzie ci najniżsi obrońcy muszą się mierzyć z Dawidem Dawidzikiem, co na pewno jest bardzo trudne dla nich, a powinno być łatwe dla nas. To już jest trzecia bodajże akcja tego typu w tym meczu. Boczny rozgrywający wbiega na drugie koło, a Skrzydłowy gra 2-2 z kołowym. Watanabe ukarany karą 2 minut. No i coś, co my musimy zdecydowanie poprawiać, a w kontekście mistrzowskiego turnieju jest to naszym obowiązkiem. Gra w przewadze, którą mamy wykorzystywać, zdobywać bramki, nie tracić ich. I teraz bardzo szybkie od razu rozegranie do prawego skrzydła Michał Daszek. Tak to powinno wyglądać w przewadze. Dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo przytomne zachowanie Kacpra Adamskiego, gdzie doprowadziliśmy do sytuacji 3-2 z prawej strony. On zaatakował do środka, dzięki czemu mógł podać do kołowego, jeśli drugi obrońca by do niego wyszedł, ale podał do skrzydłowego, co było, wydaje mi się, optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji. W dobrej dyspozycji w tym sezonie Kacper Adamski, mówiliśmy już wczoraj, 80 asyst, to jest 7 wynik w całej naszej ekstraklasie. Przerwana gra i kara 2 minut. No, tym razem dla Adamskiego właśnie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że troszeczkę może zbyt aptekarsko sędziowie, ale chętnie zobaczę powtórkę i może poprawię się. A to na razie powtórki akurat nie będzie, więc musimy już tutaj na sędziach całkowicie polegać. Sytuacja zatem jest w tej chwili 5-5, chociaż Japończycy mają wycofanego bramkarza, więc rozgrywali to 6 i rzuca tę bramkę Shoichi Yoshida. Nie jestem pewny, czy w tej sytuacji wychodzenie tak wysoko, gdzieś koło granicy 9 metra, było dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że ułatwiło to rozwiązanie sytuacji Japończykom. Jeszcze 40 sekund w tych składach, tak jak mówimy, równych, choć pomniejszonych o jednego gracza. My też wycofujemy bramkarza do ataku pozycyjnego. No i rozgrywa dzisiaj bardzo dobrą partię Michał Daszek. Tym razem przedarł się tu środkiem. Maciek Pilitowski odciągnął środkowego obrońcę.
Michał bardzo dobrze zmienił kierunek i właściwie w sytuacji sam na sam ten człowiek rzadko kiedy się myli. 3 na 3, dzisiaj 100% na razie skuteczność, ale też mamy odpowiedź rywali i tę bramkę zdobywa właśnie Renosuke Tokuda, czyli wspomniany przez nas wcześniej zawodnik Tarnowa Król Strzelców sezonu 2021 w PGNiG Superlidze. Na to dlatego, że pamiętajmy, Watanabe był wykluczony z gry na 2 minuty. Zastąpił go w tej sytuacji Tokuda. No tak, Tokuda zawodnik, który bardzo lubi rzucać i umie to robić. Czuwara, teraz przepychał się tutaj Dawydzik. Znowu widzieliśmy sytuację, w której Polacy grali 2 na 2 w bocznym sektorze boiska. Dawid Dawydzik z dużo mniejszym od siebie i na pewno słabszym fizycznie Japończykiem. Doprowadziliśmy do bardzo dobrej sytuacji, która równie dobrze mogłaby się zakończyć bramką. Bilitowski już tutaj był w trudnej sytuacji. Daszek musiał tę piłkę odrzucać. Teraz znów będzie przerwana akcja, czas zatrzymany i za to ściąganie. O, tutaj w tym momencie kara 2 minut dla Hirokiego Motokiego, prawoskrzydłowego reprezentacji Japonii. Świetnie Dawid Dawydzik pokazał, dlaczego jest łączony zarówno z Wisłą Polski, jak i wcześniej z innymi dosyć znanymi klubami. Złapał piłkę właściwie, nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobił. Trochę ręka inspektora Gadżeta. Wrócił nam już do gry Adamski. My teraz znów gramy w przewadze i też fajnie by było, jakby to w kilkanaście sekund rozegrać, tak jak to w pierwszym przypadku, ale niestety faul w ataku, zajął pozycję Japończyk w obronie, wpadł na niego Pilitowski. No tak, ciężko chyba dyskutować z decyzją sędziów. Mieliśmy sytuację tutaj 2 na 1. Janek Czuwara był na czystej pozycji i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby podanie piłki do skrzydła. Trudno ocenić tak w pełni obiektywnie tę pierwszą grę w przewadze, bo ona nie trwała też za długo. Pamiętajmy, tam dosyć szybko też i nasz zawodnik złapał karę. To się wyrównało, a teraz będziemy może, mam nadzieję, mieli okazję, żeby pełne 2 minuty sprawdzić, jaki będzie tego bilans. Mizamuchi, ale gdzieś ta piłka przeleciała Yukiemu między rękami. Adam Yukibai, taki też zawodnik nietypowy, wygląd jak na Japończyka, ale geny mieszane, bo tata pochodzi z Palestyny. Błąd popełnili Japończycy. My spokojnie przechodzimy do ataku pozycyjnego. Tak, Japończycy w grze w osłabieniu bardzo wprowadzają bardzo dużo zamieszania gdzieś tam w naszej środkowej strefie i próbują izolować bocznego obrońcę. Świetnie, Maciek Pilitowski. I to powinna być asysta, no bo jest asystą, bo zostało to wykorzystane przez Michała Daszka. No Michał, na razie 4 bramki, to jest 2/3 naszego dorobku w tym meczu. Tak, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na bardzo dobrą pracę Dawida Dawidzika, który utrzymał zasłonę, dzięki czemu mieliśmy przewagę z prawej strony. Maciek Pilitowski bardzo dobrze zauważył Michała Daszka i właściwie wyglądało to bardzo łatwo, ale wiele rzeczy musiało się złożyć na to, żeby tak to wyglądało. Na prawym skrzydle w Japonii teraz Tsutaya, to jest też drugi z prawoskrzydłowych, no bo jeszcze, no bo po tej karze Motokiego pojawił się zawodnik z numerem 55 na boisku. Na chwilę obecną dobrze wyglądamy w obronie. Nie widać tak dużych przestrzeni między zawodnikami w środku pola, tak jak miało to miejsce wczoraj. Japończycy, pomimo tego, że zdobyli teraz bramkę, mają duże trudności z przebiciem się między naszymi obrońcami. Dobra akcja teraz to Kudy, poszedł kozioł tutaj, już miał ułatwioną sytuację, kiedy dotarł do 6 metra. Druga bramka i mamy zmianę w naszej bramce. Adam Morawski pojawia się na boisku po 12 minutach i 30 sekundach tego spotkania. Przytuła. Daszek w starciu z nim Yuki, na prawym skrzydle teraz Komarzewski. Michał Daszek będzie tutaj bardziej teraz grał na prawym rozegraniu. Dobrze wyblokowali Japończycy. No trochę niepotrzebny był ten rzut.
Tokuda, Yuki, Adam Yuki Bike i on teraz rzuca bramkę dla Japonii, to jest 9 gol. Niestety sytuacja trochę nam przypomina to, co było z Tunezją od początku, delikatna inicjatywa po stronie rywali. No tak, w tej sytuacji świetnie Tokuda wykorzystał to, że Maciek Pilitowski został na środku obrony, co no niestety nie działa na naszą korzyść. Bardzo, bardzo łatwym zwodem do środka ściągnął jego uwagę i wypracował lewemu rozgrywającemu czystą pozycję zdobycia bramki. Przytuła, dorzucił tam do skrzydła i jest bramka Komarzewskiego. Bardzo dobre zachowanie Przytuły i Komarzewski mógł jedynie wykorzystać tę sytuację, co mu się udało. Cieszy to, bo wczoraj trochę mu chyba mecz nie wyszedł. Tak, tylko jedna bramka, choć sytuacji kilka było. Dziś rzuca bramkę numer 7 dla naszego zespołu. Mizamuchi, Yuki, Tokuda. Oni są teraz na rozegraniu. Tamakawa zajął miejsce na kole. Yuki ponownie z dystansu, ale gdzieś tam mam wrażenie trafił w udo Palczaka w ogóle. No tak, nie wiem jak się stało. Przedziwnie ten rzut kierował, gra na chwileczkę przerwana. Tak, zatrzymany. Gdzieś tam piłka prawdopodobnie była mokra i, tak, i musiała zostać wyczyszczona dla komfortu obu drużyn. Tokuda, Mizamuchi, Yuki. Na lewym skrzydle Sugioka. On teraz biegł na drugi kołowy i przedzierał się Yuki Bike, dobrze zatrzymany przez Walczaka. Tak, i znowu Japończycy wbiegają, skrzydłowi japońscy wbiegają na drugie koło, ale ma to na celu tylko zaabsorbowanie uwagi naszych obrońców, tak żeby wprowadzić trochę dekoncentracji, żeby łatwiej Japończykom potem grało się jeden na jeden. Świetny Krzysztof Komarzewski teraz przerwał akcję, co wytrąca z równowagi drużynę przeciwną. No i mieli już zasygnalizowaną grę pasywną. Świetne zagranie Adama. Jest świetne zagranie Adam Morawski do Komarzewskiego i coś, czego nam brakowało w tym pierwszym spotkaniu. No wreszcie oglądamy dzisiaj. Wreszcie mamy kontrataki i bardzo, bardzo dobre podanie Adama Morawskiego. Trochę mi zadrżało serce, muszę przyznać. Ale ostatecznie udało się dostarczyć bezpiecznie piłkę do adresata. Japończycy też parę minut temu zmienili bramkarza. Yuta Iwashita zajął miejsce między słupkami. To jest też taki bramkarz, który był i na ostatnich Mistrzostwach Świata, i na Igrzyskach Olimpijskich. Dobrze, twardo tej do końca Polacy za Motokim. Bardzo dobrze Przytuła wytrzymał tą zasłonę obrotowego, który już na nim stał i wyszedł przed niego, dzięki czemu był w stanie zatrzymać. Watanabe obronił to Morawski. Teraz jest szansa na kolejny, tym razem szybki atak, wykorzystana sytuacja przez Komarzewskiego. I proszę, wczoraj, tak jak mówiłeś, tak średnio ten mecz udany, a dziś Krzysztof Komarzewski, trzecia bramka, trzecia kolejna. Tak, cieszy to, bo naprawdę to jest zawodnik o dużym potencjale, dużych umiejętnościach i fajnie, że się nie podłamał tym wczorajszym meczem. Zdarza się, nie zawsze można wykorzystywać wszystkie sytuacje, które się ma. Świetnie Adam Morawski w bramce. 35 bramek w tym sezonie Komarzewskiego w lidze ze skutecznością 74,5%. Yuki, Watanabe. Japończycy grają w siedmiu w polu. Pusta bramka! Powinien być rzut karny. Tak, to jest w momencie oddawania tego rzutu do pustej bramki. Faul Yukiego, on dostaje karę 2 minut. Bardzo przytomne zachowanie Dawida Dawidzika. Zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają przepisy i w momencie, kiedy poczuł, że jest faulowany przez obrońcę, oddał rzut właściwie w stronę bramki, bo o to głównie chodziło, żeby wywalczyć rzut karny i 2 minuty. A i dzisiaj Jan Czuwara na linii 7 metra. Czuwara kontra Iwashita.
obejmujemy prowadzenie w tym meczu. Zdobywamy 4 kolejne bramki bez odpowiedzi rywali. To jest dobry fragment, ale to skutkuje między innymi to, że zaczęliśmy grać szybki atak, kontratak. To są bramki, które zdobywa się szybko i łatwo. Dokładnie, dokładnie. A kontrataki nie są możliwe bez obrony, więc ja uważam, że tutaj bardzo dobrze, może nie świetnie, dobrze funkcjonuje nasza obrona i widać to gołym okiem. Przede wszystkim w jaki sposób jest zacieśniona w środku między drugim a drugim obrońcą. Jest naprawdę bardzo mało przestrzeni. Japończycy starają się te przestrzenie kreować, ale na chwilę obecną radzimy sobie z tym bardzo dobrze. A i poprosił o czas Dagur Sigurdsson. My oczywiście na tym czasie będziemy słuchać Patryka Rombla. Szósty mecz, tak żeby wracali do zamki, tam gdzie jest za plecami, żeby przebiegli, wyszli, żeby jak najdalej, okej? Okay? Jedna rzecz. Druga rzecz, uważamy na wrzutkę, okej? Okay? Pamiętamy, uważamy na wrzutkę. I do końca teraz, jak będziemy mieli okazję, powiedz tylko jak jest kontra bezpośrednia. Jak jest kontra bezpośrednia, pójdziemy i zagramy w przewadze. Kontry pośrednie biegniemy, okej? Okay? Jasne? No tak, trener Rombel zwrócił uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy, czyli przede wszystkim to, żeby Japończycy nie zaskoczyli nas jakąś kombinacyjną akcją w stylu wrzutki, a drugie to, żebyśmy nie podejmowali zbyt pochopnej decyzji co do rzutu przez całe boisko, no bo mamy przewagę, czyli właściwie mamy jednego zawodnika więcej, nie musimy ryzykować rzutem przez całe boisko, bo się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Sigurdsson, tak sobie przejrzałem jego karierę trenerską w roli trenera różnych reprezentacji, grał z nami 5 razy. 3 razy wygrał za każdym razem, kiedy prowadził reprezentację Niemiec, w tym dwukrotnie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, także w walce o brązowy medal. Tutaj w Gdańsku już, przepraszam, w Opolu jako trener Japonii przegrał dopiero po rzutach karnych. Jedyne spotkanie, jakie przegrał w regulaminowym czasie gry, to jest jako trener reprezentacji Austrii w 2010 roku na takim towarzyskim turnieju Wiener Neustadt. Wówczas górą biało-czerwoni, różnicą 6 bramek. Pytałem się Artura Siódmiaka przed meczem, pamiętasz ten mecz? Był taki, bo grałeś wtedy? On mówi, może grałem. A my mamy znów łatwą bramkę. Robimy coś, co robiła nam Tunezja. Dokładnie, tak. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj, co zrobił Krzysztof Komarzewski, bo nie oddał rzutu przez całe boisko, a podał do lepiej ustawionego Janka Czuwary, no, który już miał dużo lepszą sytuację. Jan Czuwara, zawodnik Vardaru Skopje. On może tam nie gra za dużo, ale za to w jakim towarzystwie? Timur Dibirov jest konkurentem do gry na skrzydle, a uczy go Dawid Davis, czyli legenda lewego skrzydła, też medalista i olimpijski z reprezentacji Hiszpanii. No tak, co prawda Dawid jeszcze nie zdążył go chyba niczego nie nauczyć, bo dopiero został trenerem w Vardaru Skopje. Ale przy nim powinien się dużo nauczyć, na pewno, bo to jest trener, jako zawodnik był świetnym zawodnikiem. Trenerem też jest bardzo dobrym. A my punktujemy i proszę zwrócić uwagę, dziś no, olbrzymią większość bramek zdobyli na razie skrzydłowi. Tak, skrzydłowi, którzy są dzisiaj bardzo aktywni, jeśli chodzi o bieganie do kontrataku. No mamy bardzo dobrych skrzydłowych, zarówno Michał Daszek, Janek Czuwara, Przemek Krajewski, którego dzisiaj nie widzimy. To są świetni zawodnicy, jeszcze Arek Mury to oczywiście absolutny europejski top. Tylko że muszą mieć okazję do tego, żeby te rzuty oddawać. Morawski przegrywał tutaj ten pojedynek z Yoshidą. Tak patrzę, 12 bramek. Przypominam sobie po jednej bramce Dawidzika i Adamskiego. Natomiast pozostałe 10 były dziełem Daszka bodajże w 5 przypadkach, Komarzewskiego 3-krotnie i Czuwary 2 razy. Tak, tutaj Japończycy wykorzystali trochę chyba brak porozumienia, wydaje mi się, w obronie, bo kołowy przebieg ze środkowego sektora gdzieś za plecami obrońcy i właściwie lewa połówka miała idealną sytuację do podania. Świetnie Damian Czuwara. No ale i my teraz też jakby pokazujemy, że potrafimy grać również w ataku pozycyjnym. Przytuła zdobywa swoją pierwszą bramkę. Dzisiaj 3 bramki przewagi. To jest bardzo dobry fragment gry naszej reprezentacji. Te drugie 10 minut, może nawet mniej, gdzieś tak 7,5 minuty mam wrażenie, to jest ten czas, w którym my żeśmy tę przewagę wypracowali. Te ostatnie minuty, pamiętajmy, było 9-6 dla Japonii, więc w tych ostatnich minutach bilans dla naszego zespołu na korzyść 7-1. Tak, i znowu widzieliśmy izolację w środkowym sektorze boiska, ale bardzo dobrze Patryk Walczak do spółki z Dawidem Dawidzikiem poradzili sobie w tej sytuacji. Watanabe, Yoshino,
Odrzucił Yoshida, Watanabe tam do końca za nim postępował Przytuła. Tak, bardzo dobrze Damian, że zatrzymał, przytrzymał prawą połówkę i po prostu go nie odepchnął. Myślę, że gdyby go odepchnął, mógłby dostać karę 2 minut. To, że go przytrzymał w powietrzu, pomogło mu w nieuzyskaniu karę 2 minut. Znowu bardzo dobrze w obronie, znowu kontratak. Cały czas trzymamy tempo, choć teraz chyba przejdziemy już do ataku pozycyjnego. Na środku rozegrania w Japonii pojawił się Kaito Toi. To jest taki w sumie nowa twarz tej reprezentacji. Tu spory ma wybór Dagur Sigurdsson właśnie na tej pozycji. No, sam grał na tej pozycji, więc on tutaj z tych zawodników sobie układa. No ale Kaito Toi akurat to jest jeden z nielicznych graczy, który na tych ostatnich imprezach dużych w reprezentacji nie był. Tutaj się troszkę też w tej akcji, którą rozprowadzał, mam wrażenie, pogubił. Tak, to ja może jako ciekawostkę dodam, że kiedyś jeszcze grając w Wiśle Płock graliśmy turniej, w którym przyjechała reprezentacja Japonii i tam był taki środkowy, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale oprócz tego, że był piłkarzem ręcznym, był gwiazdą telewizji, więc nie wiem, może... dojdziemy. Może tutaj też jest ktoś taki, kto ma potencjał. Dosyć żywo zareagował na decyzję sędziów Patryk Rombel. To ma rację, Jacku? Tak, to jest specyfika też, że tak sobie myślę cały czas o tej gwieździe telewizji, że przypomniało mi się, że jeżeli siatkarz też taki jest w Japonii, który bardziej niż z sukcesów jest znany z występów w telewizji. No taki specyficzny rynek, gdzie można robić karierę. Kaito Toi, mówiłem o nim, że nie za bardzo mu wyszła ta poprzednia akcja, a teraz to on tutaj górą rzuca bramkę. Duża zasługa w tym zarówno środkowego, jak i kołowy, który ustawił się na Kasprze Adamskim. Trzymał bardzo długo zasłonę i tam była przewaga właściwie. Gdyby nie podał do lewej połówki, mógł spokojnie podać do kołowego i tam też byłaby czysta sytuacja do zdobycia bramki. Krzysztof Kamarzewski ukarany karą 2 minut, a zatem wycofujemy bramkarza, żeby mieć 6 zawodników na boisku. Daszek zatem wrócił do gry, wrócił na prawe skrzydło, a Adamski jest na prawym rozegraniu, Plitowski, Przytuła na pozostałych pozycjach na rozegraniu, jest Czapliński, pojawia nam się na skrzydle lewym. Tak jest, czyli właściwie mamy 3 zawodników związanych bądź urodzonych w Płocku. Czapliński i Kacper Adamski są z Płocka. Michał Daszek jest kapitanem Wisły, więc... A Czapliński w takim stylu trochę Michała Daszka, tylko z lustrzanym odbiciem. Starał się zejść, tak. Rzucić z dystansu. Jest tutaj już taki z tego sektora centralnego, ale to był za łatwy rzut dla Iwashity. Japończycy niedawno zdobyli 11. bramkę i przełamali też trwający parę minut i impas. Teraz grają, pamiętajmy, w przewadze i będą chcieli tutaj te straty odrabiać. Przyspieszyli tę grę do skrzydła, ale Morawski, doskonała interwencja, wygrany pojedynek Stakano. Tak, świetnie Adam Morawski w sytuacji 1-1 ze skrzydłowym wyszedł obronną ręką. Niestety piłka wróciła bezpośrednio do drużyny japońskiej. Bardzo nieszczęśliwie, powiedziałbym. Oto jeszcze nasza obrona będzie się musiała tutaj pozmagać z atakiem Japończyków. Jeszcze 51 sekund osłabienia pokaże Komarzewskiego. Trzeba wytrzeć parkiet w jakiejś tej plamy w okolicy prawego rozegrania japońskiego. To musi być bezpiecznie, absolutnie. Trzeba było tę plamę usunąć. Możemy teraz wznowić grę. Tokuda, Toi, Watanabe. Wybiegł Yoshida z koła. Zrobili sobie tu miejsce, ale fantastycznie teraz Morawski zatrzymuje Watanabe. Świetnie, Adam Morawski. Trochę niepotrzebnie Damian Przytuła dołączał w tej sytuacji do kołowego i stworzył sytuację. Właściwie otworzył strefę dla prawej połówki, gdzie tam kołowy drużyny japońskiej pobiegł na plecy naszego środkowego obrońcy, więc właściwie nie było potrzeby, żeby drugi obrońca za nim biegł, bo kołowy japoński sam sobie ukradł miejsce. Do Melsunga od nowego sezonu Adam Morawski się przenosi, tam zastąpi Silvio Heinevetera.
Tymczasem Patryk Rombel na 6 minut przed zakończeniem pierwszej połowy poprosił o czas. No i zobaczymy, jakie teraz uwagi ma do przekazania nasz szkoleniowiec. Zastąpi Silvio Heisnewetera, który też jest w pewien sposób związany z telewizją, bo jego małżonka jest celebrytką. Zrobimy jeszcze tak, żeby nam pokazali czas, żebyśmy mogli wszyscy wrócić na boisko. Okej? Okay? Później się piłkę sprowadzacie, żeby podnieśli rękę na czas. I później zrobimy celi z prawej strony. Okej? Dawaj. No tak, Patryk Rombel zwrócił uwagę, właściwie nie zwrócił uwagę, ale poprosił swoich zawodników, żeby zagrali jak najdłużej do sygnalizacji gry pasywnej, tak żeby ukraść jak najwięcej czasu. Ze względu na to, że pierwsza połowa powoli się kończy, no i mamy osłabienie, więc nie ma sensu się spieszyć. A jest 8 sekund, więc tę piłkę jeszcze poszanujemy. A nawet sobie myślę, że to 8 sekund to nam jeszcze gra pasywna nie grozi, ale ważne, żeby to i odbudować ustawienie, żeby wbiegł zawodnik, żeby wbiegł bramkarz, żeby tutaj wszystko już było jak trzeba. Zaczynamy zatem Pilitowski, Adamski, Przytuła. A i z dość dużą swobodą już do te 8 sekund przetrwaliśmy. Morawski pojawia się. Tylko teraz atak Adamskiego i wygrywa Iwaszita tę rywalizację z Daszkiem. Mój chyba pierwszy raz Michał dzisiaj nie kończy bramką. Tak też mi się wydaje. Michał, bardzo dobra interwencja bramkarza, który właściwie widział, że Michał się wychyla w długi róg. Zamknął mu ten długi róg. Brawo. To im Motoki na prawym skrzydle. Watanabe cały czas tutaj pozostaje na prawym rozegraniu. Yoshida wydaje się tutaj najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o koło. I w słupek tym razem ratuje Morawskiego po rzucie Yoshino. My mamy szansę zdobyć tę 14. bramkę, bo też tam się troszeczkę to przyblokowało. Tak, tutaj bardzo przytomny Damian Przytuła zatrzymał grę, nie było potrzeby się spieszyć, zwłaszcza patrząc z perspektywy tego, że byliśmy w chwilowej mniejszości w kontrataku, nie narażał drużyny na błąd, bardzo dobrze. Komarzewski powraca do gry, on tam już zajął miejsce w prawym narożniku. Pilitowski, do którego tutaj wychodzi za każdym razem ten wysunięty obrońca Takano. Cały czas jeszcze piłka dla Polaków. Ale zawiązuje tam but jeden z Japończyków i jeszcze trzeba tam wytrzeć boisko. Niewiele ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy meczu. No tak, na razie Polacy wygrywają, pomimo trochę niemrawego początku, powiedziałbym. Ale ta druga część pierwszej połowy bardzo pozytywna. Po raz kolejny Polacy starają się wykorzystywać przewagę fizyczną kołowych. Próba gry 2-2 po wbiegu skrzydła. A, my tak się delikatny błąd popełniliśmy na samym początku meczu. Bartłomiej Bis jest dzisiaj zgłoszony w składzie i pojawił się na boisku. On teraz tam się przepycha, ale też wykorzystuje to wszystko Pilitowski. Tak, świetnie Maciek, co prawda z bardzo trudnej pozycji rzucał, ale udało mu się wykorzystać tę sytuację. Okej, to Kamila Syprzaka dzisiaj nie ma. Kamila Syprzaka dzisiaj nie ma w protokole meczowym. To nasz błąd, przepraszamy. Natomiast już wracamy tutaj do tego, co dzieje się na boisku. Bramka zdobyta wreszcie po przerwie 14. Daje nam to znów dość bezpieczną przewagę, ale musimy cały czas być skoncentrowani w obronie. Walczak i Bis teraz w tym sektorze centralnym obrony. One sobie przekazują Yoshidę. Przedziera się Toi. I Morawski niestety nie trafia. No niestety nie trafia, jest to zawsze duże ryzyko. W tej sytuacji wydaje mi się, że mógł się powstrzymać Adam. 3 bramki w reprezentacji Adama Morawskiego, podobnie zresztą jak Mateusza Korneckiego. Tutaj polował na czwartą, ach jeszcze uderzył pięścią w poprzeczkę swojej bramki ze złości, że nie udało się właśnie w taki łatwy sposób tej bramki rzucić. Yuki, Toi. Tokuda,
To Kuda i kroki popełnił za dużo, już było tych kroków w momencie, kiedy tam robił mu miejsce partner klubowy Yoshida, walczący na kole. Tak, bardzo dobrze to Kuda wygrał tą sytuację. Niestety popełnił błąd kroków, ale też rzucał z takiej bardzo wytrąconej pozycji. Nie miał już więcej kroków do wykorzystania, przez co było mu na pewno ciężko. Zmieścił się tym rzutem Kwitowski, tam tak jeszcze trącił piłkę Iwashita, ale ona wylądowała w bramce, a więc jest 15 gol dla biało-czerwonych. A nie, nie trącił. Wydawało mi się, że miała jakiś kontakt z piłką Iwashita. A tymczasem to był świetny techniczny rzut. Tak, świetny rzut techniczny Maćka Pilitowskiego. Po raz kolejny z ciężkiej pozycji wykorzystuje to, że wygrał 1-1 i zdobywa bramkę. No ale Yuki ma też potężny ten rzut. Wziął sobie tutaj obrońcę na jedno ramię i w tej sytuacji oddał rzut. O, właśnie widzimy, jak tutaj próbował go zatrzymywać Bartłomiej Bis. No tak, gdzieś tam na kontakcie, bardzo dobry rzut, silny, huknął jak za maty. Yuki, chłopak, który w reprezentacji Japonii zagrał już jako licealista, co się zdarzyło w historii tej reprezentacji w ogóle po raz pierwszy. Ach, to jest coś, co dziś było rzadkością. No, taki duży błąd to nam się zdarzył chyba po raz drugi dopiero w tym meczu. Takich sytuacji oglądaliśmy dużo wczoraj, no ale niestety teraz też się to przydarzyło. Tak, Polacy próbowali wyizolować sytuację, stworzyć sytuację dla Kacpra Adamskiego w środkowym sektorze boiska do gry 1-1. Niestety prosty błąd chwytu. Kuda, ależ wysoko teraz złapał tę piłkę, przełożył sobie ją w powietrzu jeszcze Yuki. Bardzo dobry fragment gry w wykonaniu tego zawodnika. Tak, Japończycy widać, że zauważyli, jak grają nasi drudzy obrońcy, którzy bardzo chcą przerywać akcję gdzieś na środkowym reprezentacji Japonii. Bardzo przytomne zachowanie prawego rozgrywającego, który zauważył, że Kacper Adamski jest bardzo wysoko i Yuki miał sytuację 2-1 z Krzysztofem Komarzewskim. No a my chcieliśmy doprowadzić tę drugą połowę już rzutem do końca, ale Iwashita sobie poradził i nie zdążyli Japończycy akcji przeprowadzić. Także pierwszą połowę reprezentacja Polski wygrywa 15-13, mając jeden bardzo dobry fragment gry. To tak między 8 mniej więcej a 20 minutą, przepraszam, 13 a 20 minutą, to był ten fragment, w którym zapracowali biało-czerwoni na bardzo dobry bilans. Tam nawet wyliczyłem im w pewnym momencie 7-1 i to głównie ten fragment gry po pierwsze najbardziej nam się podobał, po drugie był to decydował o wyniku. Tak, jeszcze po konsultacji ze stolikiem, jeszcze mamy decyzję o tym, że tutaj będzie rzut wolny, ale ze środka boiska. Yuki oczywiście naprzeciwko niego staje polski mur, ale no, nie silił się tutaj na nic szczególnego. Rzucił po prostu piłkę Adam Yuki. Dopiero teraz jakby formalnie ta pierwsza połowa została zakończona. 15-13. Większość bramek w tym właśnie także decydującym fragmencie z udziałem naszych skrzydłowych. Tu mieliśmy parę akcji zagranych z szybkiego ataku i z kontrataku, więc to też zdecydowanie na plus. No i jednym z bohaterów tych akcji był Krzysztof Komarzewski i za chwilę już Sylwia Michałowska, która dla Państwa przeprowadza wywiady, będzie z nimi rozmawiała. Sylwia, bardzo proszę. Krzysztof Komarzewski dzisiaj bardzo aktywny i chyba możesz powiedzieć, że to taki mecz na przełamanie. Wczoraj nie poszło, dziś jest zdecydowanie lepiej i lepiej się chyba też czujesz na boisku, to widać. Zgadza się, wczoraj z mojej strony było za dużo tych błędów i dzisiaj chcę to nadrobić, chcę pokazać, że potrafię grać piłkę ręczną i że się tutaj nadaję do tego zespołu i mam nadzieję, że w tych minutach, które teraz dostałem, w jakiś sposób to wykorzystałem. Duże podziękowania chyba też dla Adama Morawskiego, twojego klubowego kolegi. Tu widać, że na centymetry się dogadujecie, jeśli chodzi o te podania. Zgadza się, aczkolwiek dzisiaj Loczek trochę mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się aż tak długiego podania. Dlatego wielkie brawa dla Adama, bo to nie zdarza się aż tak często. Ale tak jak tutaj pani wspomniała, gramy razem w klubie.
klubie i to na pewno gdzieś też się tutaj na to przekłada. Krzysztof, muszę cię zapytać o obronę, o to, że grasz dzisiaj na dwójce. To jest jakieś nowe rozwiązanie w reprezentacji, bo jeśli chodzi o twój zespół, o Orlen Wisła Płock, tam takie rzeczywiście rozwiązania stosujecie z trenerem Sabatę. To się przekłada na reprezentację i tak będzie częściej? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na treningach, jeśli chodzi o reprezentację, nie za często stoję na pozycji numer 2 w obronie. Natomiast w klubie tak zdarza mi się to, gram na dwójce, czasami z różnymi efektami. To powiedz, jak się w tym czujesz tylko. Staram się jak mogę, mam nadzieję, że wychodzi. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia, wracam do komentatorów. O, dziś Paweł, parę sytuacji pochwaliłeś Krzysztofa Komarzewskiego w obronie, z tego co pamiętam. Tak, radzi sobie bardzo dobrze w obronie. W ataku wykorzystuje to sytuacje, które mu się nadarzają, które mu wypracowują koledzy. W obronie tak, wydaje mi się, że bardzo poprawnie i warto go pochwalić. To była statystyka pierwszej części spotkania. My usłyszymy się za minut kilka, a w tym czasie mieli Państwo czas nasze studio, do którego serdecznie zapraszam. Połowa drugiego meczu Polaków na Four Nations Cup w piłce ręcznej przed nami. Polska-Japonia 15-13 do przerwy i drugą połowę zaczynamy w mocno zmienionym składzie w porównaniu z tym, co oglądaliśmy w części pierwszej. W bramce pozostaje Adam Morawski, który na boisku pojawił się w 13 minucie, ale mamy Piotra Jędraszczyka na środku rozegrania na tę drugą część meczu, Czaplińskiego na lewym skrzydle, on już pokazywał nam się w pierwszej połowie, Ariela Pietrasika, który dostaje tutaj od początku drugiej połowy szansę na lewym rozegraniu, a skład uzupełniają nam jeszcze na boisku Daszek i Bis oraz Komarzewski. No i pierwsza akcja naszego zespołu, Pietrasik. Tutaj w kozioł, ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Zablokowany Ariel. Pokazuje tutaj Piotr Jędraszczyk, żeby do niego podać piłkę, że on tutaj tę akcję znów napędzi. Pietrasik. Dwóch zawodników tam do niego doskoczyło. No tak, przenieśliśmy ciężar gry na lewą stronę. Wydaje mi się, że z prawej była lekka przewaga. Daszek! Świetnie, Michał Daszek. Jak on to zrobił? O, już tak... Była sytuacja ekstremalna. Tak, sytuacja bez wyjścia. Michał świetnie wykorzystał. Proszę popatrzeć. Nic dodać, nic ująć. Creme de la creme indywidualnych umiejętności. Sota Takano patrzył na naszego zawodnika i nie mógł wierzyć, że tutaj jeszcze zachowując jakby brak kontaktu z linią pola bramkowego, Michał Daszek oddał prawidłowy rzut, co najważniejsze, rzut zakończony bramką. Watanabe w swojej pierwszej akcji przedarł się tutaj przez naszą obronę. Bardzo dobra sytuacja, 1-1. No właściwie przegrana na mecze, ale chciałbym zwrócić uwagę na ustawienie Polaków w obronie, bo Patryk Walczak gra na drugim obrońcy, zmienia Michała Daszka. Bartek Bis z Dawidem Dawidzikiem w środku obrony. No, to już taką mamy rzetelnie postawione mury. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. I każdego rozwiązania próbuje Patryk Rąbel. Daszek tutaj dał sygnał teraz Komarzewskiemu. Komarzewski zbiegł na drugie koło. Jędraszczyk już tam przy nim. Blisko są rywale, między innymi Kohejna Rita. Taki zawodnik z numerem 18, o którym mało mówimy, ale to jest obrońca. To jest zawodnik głównie desygnowany do obrony, którego zna, uwaga, Daszek. Piękna druga bramka Michała w tej drugiej połowie. Świetnie Michał Daszek wygrał pojedynek 1-1, a jeśli chodzi jeszcze o postawę Polaków w ataku, konsekwentnie staramy się grać, wykorzystywać sytuację 2-2 z Kołowym na najniższym obrońcy w ostatnich dwóch akcjach z prawej strony. A jeszcze wracając do Kohejna Rity, to jest taki zawodnik, którego Sigurdsson jeszcze jako trener Füchse Berlin sprowadził do Niemiec w 2014 roku i on tam przez dwa sezony w Bundeslidze grał. Pokazują, że była obcierka, nie było. Pokazują sędziowi, więc zaczniemy od bramki, ale jest kara dla naszego zawodnika. Wydaje mi się, że w powtórce nie było tego widać. Tam minimalnie Dawid odpychał przeciwnika. Wydaje mi się, że kara nieznacznie na wyrost. Dawid Dawidzik zatem ukarany na 2 minuty. My wycofujemy bramkarza.
Mamy 6 zawodników w polu. No i znów mamy fragment do przećwiczenia gry. No, w osłabieniu. Także nawet biorąc pod uwagę, że mamy 6 w polu, to jest to osłabienie, bo musimy grać ostrożniej, bo za plecami pozostaje pusta bramka. I w bieg lewego skrzydła tym razem świetnie. Piotrek tutaj zdecydowanie powinna być kara dwuminutowa i też to obserwujemy. Bardzo przytomnie zachowywał się Piotr Jędraszczyk, który wygrał sytuację 1-1. Właściwie tak jakby biegał obok tyczki z całym szacunkiem do przeciwnika. O, to jest właśnie ten moment i widzimy tutaj tę interwencję. Będziemy mieli karnego. Dzisiaj Jan Czuwara, jedna próba wykorzystana w pierwszej części spotkania. Teraz staje naprzeciwko japońskiego bramkarza po raz drugi i pokonuje Iwashite. Zatem w karnych na razie 100% skuteczność. Są 4 bramki przewagi naszego zespołu. Tak, Japończycy ściągnęli bramkarza, żeby stworzyć przewagę w ataku. Jest to ryzykowne rozwiązanie, aczkolwiek na pewno ułatwia grę drużyny przeciwnej w ataku. Mizamucci tutaj się złapał za twarz po tym ataku Bisa, ale sędziowie się nie dopatrzyli nieprzepisowego zagrania na tyle, żeby tutaj była jakaś kara progresywna. Bis jeszcze raz mocno, twardo wyskoczył do Watanabe. Mają problemy Japończycy z rozegraniem, aktywnie nasza obrona, ale i teraz Pietrasik z kolei zatrzymuje Watanabe. Od razu głośne wsparcie z ławki po takich udanych akcjach w obronie. Tak, bardzo przytomne zachowania obrony. Staramy się przerywać te akcje. Tutaj troszeczkę niepotrzebnie, nie jest to wina, troszeczkę niepotrzebnie Bartek Bis wyszedł w pierwszym momencie, kiedy lewa połówka otrzymywała podanie od skrzydłowego i tam przegrał tę sytuację, czyli właściwie chwilę wcześniej już musiał potem łatać swoje błędy. No to mamy znów karę. Tym razem dla Bisa i rzut karny, który rzucać będzie Naoki Sugioka. Sugioka kontra Murawski. Wygrany pojedynek przez reprezentanta Japonii. A Murawski z wszystkich naszych bramkarzy ma w tym sezonie w lidze najlepszy bilans, jeśli chodzi o karne. 7 obronionych na 22. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o obronione karne. Ciężki moment teraz dla nas, bo gramy w osłabieniu, ale jedno z osłabień się skończyło. Mieliśmy chwilę podwójnego osłabienia. Teraz możemy rozgrywać akcję w ataku w 6 zawodników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jędraszczyk dyryguje tutaj tym zespołem. W ogóle po nim nie widać, że gra swój drugi mecz w reprezentacji i teraz znów rozrzucił tę akcję. Szkoda, że Krzysztof Komarzewski tego nie wykorzysta. Tak, bardzo przytomnie Piotr zauważył sytuację, w której skrzydłowy był właściwie na kompletnie otwartej pozycji. Niestety Krzyszkowi nie udało się wykorzystać sytuacji do zdobycia bramki. A musimy sytuacje 100%, gładkie, wypracowane, wykorzystywać. Teraz trafia w obramowanie bramki Watanabe, ale zbierają tę piłkę Japończycy. Yoshino, Mizamuchi, Watanabe, więc ta trójka rozgrywających, których oglądaliśmy również na początku spotkania. Mizamuchi kozłem dookoła i zdobywa bramkę Yoshida. Tak, bardzo dobrze Mizamuchi tutaj zauważył swojego kolegę. Świetnie ustawiony kołowy. To niskie podanie, takie, które tutaj wiedział jak być przygotowanym do tego podania Yoshida, już był pochylony od razu tę piłkę przejmując, gotowy do rzutu. 4 bramki wczoraj Yoshidy, dzisiaj też już parę bramek na koncie ma. Japończycy konsekwentnie grają obroną 5-1. Tutaj izolacja do Michała Daszka. Dawid uciekał z pozycji między 2-3 do środka, tak, żeby zostawić Michałowi więcej miejsca. I już wrócił Murawski do bramki. To oznacza, że i kara Bisa dobiegła końca. Jędraszczyk na kontakcie z obroną odgrywał do Daszka, ale tutaj był faul w ataku. Tak, wydaje mi się, że sędziowie gwiznęli faul w ataku Piotra Jędraszczyka. Tak. I niestety tracimy tą piłkę. Gramy odważnie, staramy się grać szybko, no ale też obarczone jest to ryzykiem popełnienia błędów. Tych błędów jednak nie może być za dużo. Mizamuchi i Yoshino.
Ponownie Mizamuchi, wbiegał tam na szósty metr Watanabe, ale nie spuszczał go z oka Pietrasik. Teraz musi pilnować też Yoshidy, który zmienił pozycję tam na kole. Dobrze Polacy zamknęli strefę przedzierającemu się Mizamuchiemu. Tak, Japończycy cały czas konsekwentnie chcą grać jeden na jeden, szukać pozycji, w których, szukać sytuacji, w których Polacy będą gdzieś mieli dużo miejsca do bronienia. Ach, zebrana przez Tsutaye ta piłka, prawo skrzydłowy reprezentacji Japonii, zmniejsza straty do jednego gola. My też musimy się tutaj zacząć ogarniać, jeśli chodzi o grę w ataku i skuteczność, no bo to na razie troszkę szwankuje. Tak, tutaj w obronie trochę nieszczęśliwie. Ariel Pietrasik prawie przejął tą piłkę. Niestety ona potem odbita od jego ręki poleciała na skrzydło, gdzie Mikołaj Czepliński, już będąc pewnym, że będzie miał sytuację w kontrataku, wybiegł trochę wcześniej i na nasze nieszczęście straciliśmy bramkę. Jędraszczyk, Pietrasik. Ponownie Jędraszczyk odrzucił do Pietrasika. Tak jest, to jest coś, czym zachwyca widzę szwajcarskiej. Rzut z dystansu, dobrze wypracowana pozycja Ariela Pietrasika, zawodnika Omar Sandgalen. No tak, bardzo konsekwentnie w tej sytuacji Polacy szukali pozycji. Ariel Pietrasik wykorzystał to, że tam brona była nieznacznie spłaszczona i to jest chyba jego debiutancka bramka, czy...? Tak mi się wydaje. Tak, bo, się też wydaje, tak, bo wczoraj... Wczoraj nie było trafienia. Także pierwszą bramkę to i notuje w narodowych barwach Ariel Pietrasik. Dzisiaj udzielił Wojtkowi Osińskiemu w przeglądzie sportowym wywiadu bardzo fajnego, ciekawego o tym, jak to urodził się, dorastał i wychowywał także pod względem piłki ręcznej w Luksemburgu. O tych swoich sportowych korzeniach, bo to nie tylko tata był piłkarzem ręcznym, ale mama była reprezentantką Polski w piłce nożnej. Oczywiście jeszcze w czasach, kiedy piłka nożna pań nie była tak popularna jak teraz. A Mikołaj Czopiński wykorzystuje sytuację w ataku, a wcześniej w obronie bardzo dobre zachowanie, gdzie nie dał skrzydłowemu wbiec na drugie koło. Dwukrotnie tam Japończyk próbował forsować zasłonę z Mikołaja, ale ostatecznie nie udało mu się to, dzięki czemu sędziowie gwiznęli naruszenie pola bramkowego i Polacy mogli wykorzystać kontratak. I powiem ci, że to też kolejna debiutancka bramka, bo zdajesz, to jest pierwszy gol Czaplińskiego w narodowych barwach. No niektórzy dziś, tak jak Michał Daszek, osiągnęli barierę 300 goli, niektórzy trafiają po raz pierwszy i oby do tych 300 dociągnęli. Święto, dla wielu zawodników święto dzisiaj. No, no piękna sprawa. Michał Daszek. Tak mówiliśmy razem z Krajewskim, z Arkadiuszem Moryto, który akurat do tych 300 goli potrzebował mniej meczów niż Krajewski i Daszek, więc tutaj też to jego osiągnięcie będzie, podejrzewam, na zakończenie kariery Arka bardzo okazałem. Na razie to mamy 10 minut gry drugiej połowy meczu z Japonią za nami. Odzyskujemy trzybramkowe prowadzenie, bo pamiętasz, Paweł, no, był taki zastój, w którym doskoczyli nam Japończycy na jedną bramkę. No tak, Japończycy doskoczyli na jedną bramkę, my nie ugięliśmy się tej presji i konsekwentnie zbudowaliśmy przewagę od nowa. No i patrzymy, jak sobie tutaj ta młodzież, w większości młodzież radzi. Jędraszczyk, Daszek, wyszedł tam do niego, jak widzieliśmy, bardzo aktywnie Adam Yuki. Daszek, przesuwają się Japończycy, Yoshida tam chciał tę piłkę gdzieś wybić kozującemu Polakowi, zdaje się, że tutaj trafił go, o właśnie, w rękę Michała Daszka, to jest faul. Trafił go w ręce, odpychał, czyli właściwie no było się o co przyczepić, jeśli chodzi o spojrzenie z perspektywy sędziów. A Adam Yuki na Państwa ekranach też. Dobre warunki fizyczne, duże możliwości, o czym przekonał nas już w pierwszej połowie, jeśli chodzi o rzuty. Miał bardzo dobry fragment gry, w którym zdobywał bramki. Jędraszczyk, gra pasywna, więc musimy tutaj pod presją sobie poradzić. Dobrze, Yuki tu wyszedł do Jędraszczyka. Tych podań do wykonania coraz mniej. Daszek, trudno, żeby on to już rzucał z 10 metra, ale zagraliśmy do Pietrasika i to też jest ważne, żeby pod presją gry pasywnej, nawet wykorzystując te wszystkie 6 podań, ostatecznie kończyć celnym rzutem.
No tak, znaleźliśmy sytuację między pierwszym a drugim obrońcą. Ważne, tak jak powiedziałeś, jest to, że konsekwentnie zagraliśmy w grze pasywnej. Nikt się specjalnie nie spieszył, nie podejmował nerwowych ruchów, dzięki czemu znaleźliśmy pozycję do zdobycia bramki. Przy dużej powtarzalności pewnych elementów wykonywanych akcji, tutaj mamy rzut karny dla Japończyków, bardzo ważne są w dyscyplinach zespołowych liczby. Na takich liczbach opiera się siatkówka, opiera się hokej, opiera się również piłka ręczna. Ale jeszcze mam wrażenie, że są rezerwy, że na przykład jeszcze w oficjalnych statystykach powinny być statystyki dotyczące właśnie, jak sobie zespół radzi w sygnalizacji gry pasywnej. Ile takich ataków kończy bramką? Już nie mówię o sytuacjach, kiedy są przewagi bądź osłabienia. Tymczasem z rzutu karnego rzuca po raz kolejny w tym meczu celnie Sugioka. Ciężko go zatrzymać. Bo już na przykład w statystykach na tych najważniejszych imprezach doszły szybkie wznowienia. To wcześniej tego nie było, no ale w sytuacji, kiedy wiele zespołów zaczęło to stosować, kiedy zaczęło padać po takich szybkich wznowieniach więcej bramek, a ktoś uznał, że może warto taką rubrykę umieścić. Ona pokazuje nam, że są zespoły, które naprawdę to mają świetnie wyćwiczone, a są takie, które tego nie stosują w ogóle. Ale to już jest inna sprawa. Narita, tutaj twarde zderzenie, Wałach, tymczasem no, interwencja naszego bramkarza, ale wcześniej faul i będzie jeszcze jeden rzut karny dla Japończyków. No uważam, że tutaj sędziowie mogliby się pokusić o gwizdnięcie, mogliby się pokusić. W mojej opinii to był bardzo czysty faul w ataku na Arielu Pietrasiku, który bardzo dobrze się... Wcześniej, w środku boiska. Tak, tak. Mogło być, no niestety, nie gwizdnęli, więc... Ale spryciarz też dalej. Ten doświadczony Kohei Narita, Sugioka, bodajże po raz czwarty, lobem zdążył się Miłosz Wałach odwrócić, ale trochę zabrakło. No tak, bardzo ładny techniczny rzut. Sugioka, mówiliśmy o tym, on taki troszeczkę jest zwolniony ze smyczy, bo miał konkurenta bardzo poważnego w postaci właśnie Remiego Futrie. Na tym lewym skrzydle, w zasadzie był Sugioka jego zmiennikiem, no teraz jest podstawowym zawodnikiem na tej pozycji, Daszek, jednak sędziowie grę przerwali. No Michał Daszek poszedł do końca, znalazł gdzieś tam między obrońcami podanie do Mikołaja Czaplińskiego, niestety sędziowie przerwali te sytuacje. Tak, tutaj szkoda, bo Czapliński miał już wypracowaną pozycję rzutową. No trudno, musimy zaczynać od rzutu wolnego. 17 minut do zakończenia meczu. To jest też fajny sprawdzian dla Piotra Jędraszczyka, bo gra przeciwko obronie 5-1. Tak. Ale proszę zobaczyć, poradził sobie tutaj znakomicie i zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Tak, tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie inna obrona niż ta, przeciw której musiał mierzyć się wczoraj. Na pewno nie jest mu tak łatwo, może nie łatwo, na pewno jest to zupełnie co innego. Nie będzie tak widoczny przeciwko obronie 5-1, jak mógł być widoczny przeciwko obronie 6-0 wczoraj. Ale też tak jak często mówimy, bardzo ładna teraz akcja do Bartłomieja Bisa. W te wysokie obrony 5-1, 4-2, czasami stosowane chociażby przez zespoły arabskie, 3-3 nawet obrony, to jest pole do popisu dla środkowego rozgrywającego. To jest właśnie coś, gdzie można w jakiś fajny sposób te linie zgubić. Ale zobaczymy. Tutaj w tej poprzedniej akcji, w tej przedostatniej naszej bramce Jędraszczyk sobie poradził. To i... Tokuda. Zmieniają pozycję Japończycy i atak Toi, odrzucenie do Tanako na lewe skrzydło, już gra pasywna zasygnalizowana, rzut karny. Bis obrona w kole. Kołowy przebiegał właściwie za plecami Ariela Pietrasika, nie wiem czy to wyjście było konieczne. Ponownie zatem Sugioka, bodajże to już jego piąta próba. Wyrównana ta druga część meczu i bilans po przerwie na razie jest 8-7 dla nas. A Sugioka zatrzymany przez Miłosza Wałacha. Uniesione ręce kolegów, oklaski od Michała Daszka. Brawo, brawo Miłosz. Tak,
świetna interwencja Miłosza Wałacha, który w tym sezonie występuje w Gdańsku, czyli właściwie... Grał u siebie. Prawie grał u siebie, tak. W lidze 5 karnych obronionych na 19. A to też solidny bilans. Wydaje mi się, że znowu będzie izolacja dla Michała Daszka, tak? Z pozycji 2-3 Bartek Bis ucieka w lewą stronę. A teraz Polacy prawdopodobnie będą grali 2 na 2. Jędraszczyk otrzymał go tutaj. To powinno być chyba też, nie wiem, czy nie zasługuje tutaj Takano na 2 minuty, chociaż mam wrażenie, że sędziowie bardziej upominają Jędraszczyka, żeby nie dokładał od siebie. No ale widzimy na powtórce, że wygrał właściwie pozycję. No. I... Ale tym razem litewscy sędziowie bardziej wyrozumiali. Jeszcze raz Jędraszczyk, on tam poszedł mocno na kontakt. Już od razu to, co mówiła przed meczem Iwona Niedźwiedź, że już myśli o następnej akcji, o tym, żeby tutaj być przygotowanym od razu po wznowieniu gry. Jędraszczyk, i co? No, sędziowie zdecydowali, że uznali, że Bartek Bis popełnił faul w ataku, a teraz zdecydowali, że na Dawidzie nie było faulu w ataku. No niestety, i wykorzystuje to Adam Yuki. I to jest 21. bramka dla Japonii. No jesteśmy coraz bliżej. Znowu Japończycy nas gonią. Miejmy nadzieję, że za chwilę Polacy po raz kolejny w tym meczu zbudują trochę wyższą przewagę niż jedno czy tam dwubramkowa. Nierówna gra po przerwie. No pierwszej też nie była jakaś bardzo stabilna, ale mam wrażenie, że po przerwie te tutaj brakuje nam zdecydowanie. Mieliśmy ze dwa razy takie sytuacje, kiedy rzetelnie i skutecznie rozgrywaliśmy atak. Natomiast tak. Paru innych tutaj Japończycy dobrze pracują w obronie. Teraz, chociaż kompletnie nie może się z tą decyzją pogodzić, co Takano ukarany karą 2 minut. Wydaje mi się, że jego pretensje są kompletnie nieuzasadnione. Spójrzmy, odpycha tutaj Bartka Bisa bez piłki. To jest czysta kara dwuminutowa. A zatem Japończycy w osłabieniu i znowu dobrze się przydało. Pamiętają Państwo pierwszą naszą grę w przewadze? 18 sekund i ładnie rozprowadzona akcja do Daszka. Wszystko zakończone zdobyciem bramki. Przydałoby się właśnie teraz, kiedy już nie mogą grać tej obrony 5-1, to tę spłaszczoną obronę wykorzystać. No i mieliśmy, właściwie chcieli Polacy zagrać bliźniaczą akcję do tej, gdzie Bartek Bis uciekał między pierwszego a drugiego obrońcę, tworząc przestrzeń dla Michała Daszka. Niestety błąd podania ze strony Piotra Jędraszczyka był faulowany nieznacznie, ale niestety w takich sytuacjach sędziowie często decydują się na odpuszczenie sytuacji. Mógłby zatrzymać się i poczekać na ten faul. Osłabienie zatem, a tymczasem bramkę tracimy. Zwraca uwagę też bardzo fajny ten rzut kończący kontratak Japończyków. A to już jest historia. Daszek kozłem, troszkę za nisko ta piłka do Komarzewskiego. Jędraszczyk teraz tu tam bardzo mocno zaatakował Motoki. No tak, aktywniej troszeczkę Japończycy w obronie. No, muszą, bo jest ich mniej, ale szkoda, że my nie potrafimy tego wykorzystać, że tej piątki nie potrafimy jednak tam gdzieś zgubić. Mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie zaczynamy dyskutować z sędziami. Gra pasywna nam zasygnalizowana. Komarzewski! Ajajaj, obronił to Nakamura, który wrócił do japońskiej bramki. Bardzo dobrze Piotr Jędraszczyk zobaczył Komarzewskiego. Niestety Krzysztof nie wykorzystał tej sytuacji. Tak, można powiedzieć, że Krzysztof Komarzewski odebrał Jędraszczykowi 2 asysty, bo to już taka druga sytuacja po bardzo dobrych podaniach w Jędraszczyka w tej drugiej połowie. No i co? No i znowu Japończycy robią dużo zamieszania, wracają do siebie skrzydłowi i prawdopodobnie będą izolować w którymś z sektorów boiska. I Mizamuchi wkrętka, i ponieważ to jest równo z końcem kary dla reprezentanta Japonii, to możemy powiedzieć, że ten okres przewagi przegraliśmy 0-2. No to jest słaba statystyka. Bardzo słaba statystyka. Przewagę dobrze by było wygrywać. Mamy Kacpra Adamskiego znowu na prawej połówce. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Japończycy doprowadzili do wyrównania. My znów dłuższy fragment bez rzuconej bramki. To już prawie 6 minut. Trzeba tą fatalną passę przerwać. Ostro tutaj znów atakowany Jędraszczyk. Musi się tego spodziewać. Znów tutaj próba zagrania. Pietrasik dołem, podanie dookoła i bramka Dawidzika. Bardzo przytomnie, ale Pietrasik, widać było, że to była wypracowana akcja, rozpoczęta przez Piotra Jędraszczyka. Świetnie Dawidzik. Dobrze zrobił to i tutaj ładnie też zablokował to wszystko, się zablokował do obrońcy, wypracował swoje miejsce, no i jeszcze technicznie wszystko wykończył wkrętką jak trzeba. No tak, świetny rzut, bardzo trudny do obrony. Był też ten moment właśnie, kiedy odbił się od Walczaka, bardzo dobrze blokując tę swoją pozycję rzutową. Morawski wraca do gry. Jest cały czas teraz remis. Jest uwaga od delegata, tak, dla trenera. Dla trenera Sigurdssona. No, z tego co widzimy, to za dyskusję, które kontynuuje trener Japończyków. Tak, Sigurdsson. W całej jego sportowej biografii jedną rzecz, która mnie bardzo fascynuje, jest to, że jako młody chłopak zagrał 7 meczów w reprezentacji Islandii do lat 17 w piłce nożnej. Ciekawe, nie wiedziałem. A dopiero później postawił na piłkę ręczną. Chyba z czystej miłości. Ale wiesz, no Islandia, kraj jeden z wielu, który bardzo usportowiony. Tam młodzi ludzie próbują sił w różnych dyscyplinach. Ale Sigurdsson, myślę, że też tak. Myślę, że przekroju całego tak życia wybrał dobrze. Wybrał dobrze, patrząc na jego karierę. Tomaszewski po raz trzeci przegrywa pojedynek z bramkarzem, po raz drugi z Nakamurą po przerwie. Brakuje Krzysztofowi tego, co miał w pierwszej połowie, skuteczności. Instynktu killera. No tutaj troszeczkę to podanie było takie niewygodne i wydaje mi się, że on źle złapał piłkę, co go oczywiście nie usprawiedliwia, no bo jeżeli złapał źle piłkę, to nie powinien się bawić w sztuczki techniczne. Tak, trochę zablokowany Krzysztof Komarzewski, a tych bramek nam w tym momencie brakuje, bo to uwaga, Japonia może objąć prowadzenie. Zobaczymy, jak oni to zagrają. Mizamuchi, Tokuda. Tam Yoshida pokazywał, że ma dużo miejsca na kole, ale już w momencie sygnalizacji gry pasywnej Dagur Sigurdsson poprosił o czas. Może Krzysztof Komarzewski nie lubi drugich połów, może to jest jego problem. To samo jest w pierwszej połowie. Znowu, będą wybiegać. Pamiętamy tylko, żeby nie dać biegać po szóstym metrze za plecami. Okej, żeśmy wypchnęli. Pamiętamy? Uwaga na wrzutkę. Okej? W ataku pójdziemy, zrobimy cel, ale dla ciebie. Obrotowy przebiegnie za plecami. Z drugiej trzy po prawej stronie, na dwa, trzy po lewej stronie. Pójdziesz mocno w prawą stronę dla Kaspra. Albo sam, albo dla Kaspra. Przewaga do Dacha. Dach idzie na skrzydło teraz. Tutaj na pierwszego. Okej? Wszystko wiemy? W obronie jest 5 podań zostało Okej, ten Rombel uczulał właśnie na te zbiegi, które mają więcej namieszać niż zrobić jakiejś konkretnej krzywdy. Mówił też o sytuacji w ataku, która powinna doprowadzić do przewagi na prawym skrzydle, na które wróci Michał Daszek. Już wrócił, widzimy go na boisku. Kara dla ławki, więc w osłabieniu Japończycy, więc grają w tym momencie z pustą bramką. Zostało im 5 podań, bo o jedno podanie przed przerwą sygnalizacja gry pasywnej. Były podania 2, trzecie już tak ledwo co dotarło do Yoshidy, ale sędziowie wcześniej grę przerwali za faul. Jeszcze 53 sekundy gry w przewadze naszego zespołu. Bardzo ważny moment tego spotkania. Dowiecznie kluczowy. Dla końcowego wyniku pogubili się Japończycy. Poszło podanie od Tokudy kozłem w momencie, kiedy się już cofał skrzydłowy. No tak, niefortunny. Nie wiem, dlaczego się cofał. No bo jeżeli to byłby lewy skrzydłowy, to rozumiem, że on się cofa trochę wcześniej, żeby zmienić bramkarza, ale prawy skrzydłowy nie musi zmieniać bramkarza. Był przekonany chyba, że Tokuda pójdzie sam do końca. No ale to była zła ocena sytuacji.
My gramy w przewadze i gubimy piłkę. Kolejny błąd podania. Wydaje się, że wynika z nieporozumienia, aczkolwiek bardzo prosty błąd. Szkoda, bo ta sytuacja właściwie była na wykończeniu. Tam Kacper Adamski był w sytuacji bardzo dogodnej do wypracowania czystej sytuacji bramkowej dla Michała Daszka, czyli właściwie tak, jak zostało to zaplanowane na przerwie na żądanie. Toimi zamuci, oj, tutaj nie za bardzo wiedział, co zrobić, Toi, ale będzie rzut karny. No tam myślę, że jest to jakaś uzasadniona decyzja. Michał Daszek troszeczkę się spóźnił, mógł być trochę szybciej. I widać tutaj kontakt lekki biodrem. Tak, zresztą obaj zainteresowani tą akcją jeszcze sobie o tym rozmawiają. Chyba mam wrażenie, że przyznali rację. No i Motoki tym razem, nie Sugioka na 7 metrze. Oj. A bliski był obrony Adam Morawski. Szkoda, że to się nie udało. Prowadzenie Japonii na 6 minut 40, niecały sekund przed końcem. Pierwsze chyba dawna prowadzenie Japonii. Od chyba wyniku, kiedy prowadzi 9-6, jeszcze 9-8. Tak. Wtedy, kiedy my żeśmy w tej środkowej fazie pierwszej połowy zaczęli odrabiać straty. No to Patryk Rombel teraz poprosił czas i posłuchamy, co ma do przekazania w trudnym momencie. Jeszcze raz, to co mówiliśmy na poprzednim czasie, teraz 6-6. Będzie piłka od Ariela. W tym momencie, jak jest to podanie, Dawid, ruszysz mocno z tej strony, postawimy 2-3. Rusz mocno w tę stronę. Dawid, trzymaj mocno zasłonę. Jeśli pójdzie z tobą trzeci, zostaw mu piłkę, ok? Tylko musisz utrzymać zasłonę. Jak nie, albo do końca, albo na zewnątrz gramy do prawego skrzydła, do tak, żeby zagrać przewagę. Ok? Wszystko jasne? Dawaj. Wydaje mi się, że Polacy będą grać tą samą sytuację, którą grali w poprzedniej sytuacji w przewadze liczebnej. Powinna być bardzo podobna, jeśli nie identyczna. Właściwie jest to uzasadniony ruch trenera, no bo poprzednia sytuacja skończyła się prawie dobrze, gdyby nie błąd indywidualny. A, przepraszam, my nie jesteśmy w przewadze liczebnej, także pomyłka. Tak. Ale to, tak jak mówił Patryk Rombel, tak jak wtedy, mamy zagrać to samo, przećwiczyć akcję. Jędraszczyk! On poszedł po prostu po swoje, widzi taką szansę, to idzie. Tylko martwimy się teraz, bo doznał tam jakiegoś urazu, po którym cierpi tutaj ten atak na głowę. Wydaje mi się... Naradzają się sędziowie. No jest to sytuacja... Co najmniej na 2 minuty. Yamaguchi. Zupełnie niepotrzebnie, bo już Japończycy byli na przegranej pozycji w tym momencie i tego typu osłabienie w takim momencie no jest po prostu nieodpowiedzialne. Decyzja 2 minut. Kary 2 minut dla Yamaguchiego. Nie, Narita jednak ukarany przez sędziów. Na chwilę zobaczymy, czy to rzeczywiście się pojawi numer 18. A Piotr Jędraszczyk wraca do grania. Nic się nie stało. Mamy nadzieję, otrzepie się tutaj. Boli bark przede wszystkim, bo tutaj to najbardziej ucierpiało. Oby nic poważnego z tym barkiem się nie stało, chociaż minę ma nasz rozgrywający niewyraźną. Zobaczymy, jakie będą pierwsze prognozy. Remis po 25, Japończycy w osłabieniu, no ale oni teraz przy piłce. Nerwowy, rwany taki mecz w tej drugiej połowie, mało takiej płynnej gry. No tak, ciężko, żeby którakolwiek z drużyn zbudowała jakąś taką bardziej wyraźniejszą przewagę. To i Watanabe, Morawski. No ale to był rzut z faulem, więc piłka jeszcze dla Japończyków. Widzieliśmy opatrywany tam Piotr Jędraszczyk. Dzisiaj trudniejsze zadanie, trudniejszy mecz. Nie tak błyskotliwie
jak wczoraj, ale uwaga, bo teraz my mamy szansę, nie zdąży tam wrócić Nakamura, wykorzystuje to Michał Daszek. No bardzo przytomny Michał Daszek się zachował w tej sytuacji, pomimo tego, że bramkarz wracał, mógł rzucać już w tym momencie, ale zauważył, że on wraca i nie będzie w stanie już zmienić kierunku. Przepuścił go sobie. Dokładnie, tak. Przepuścił go sobie. Puścił go sobie, wszedł na całość, wracając Nakamura, obejmujemy prowadzenie. Japończycy wciąż z pustą bramką, jeszcze 45 sekund do zakończenia kary na rit. Tsutaya, Sugioka, Mizamuchi, Watanabe, Yoshino. Taki teraz zawodników mają na boisku. I z numerem 30 ten zawodnik, którego wczoraj nie oglądaliśmy, Yamaguchi, kołowy. To też jedna z nowych twarzy w reprezentacji Japonii. Bardzo dużo pracy mają dzisiaj zarówno Dawid Dawidzik, jak i Patryk Walczak, ale wydaje mi się, że wywiązują się z tego jak najbardziej poprawnie. Zwłaszcza, że grają przeciw zawodnikom, którzy są bardzo niewygodni do bronienia jeden na jeden. I od dłuższego czasu już mamy cały czas tę trójkę Dawidzik, Bis, Walczak w obronie. Gra pasywna, zasygnalizowana Japończykom. Oni dociągnęli jakby tą akcją do końca kary swojego zawodnika. Tyle, że już będą musieli rzucać zaraz. To, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o Japończyków, to że nie podejmują jakichś pochopnych decyzji w grze w ataku. Grają do pewnej sytuacji bramkowej i starają się je wykorzystać. Jak najlepiej oczywiście. I teraz już musiał być rzut, ale z tej pozycji, z tego dystansu Watanabe miał kłopot z pokonaniem Morawskiego, a więc jest szansa dla nas na dwubramkowe prowadzenie, tylko teraz trzeba porządnie rozegrać te akcje do zakończenia meczu. 3,5 minuty, Pilitowski na środku rozegrania. No tak, Maciek wraca na boisko ze względu na kontuzję Piotra. W pierwszej połowie bardzo dobrze dyrygował naszą grą. Zwłaszcza końcówkę pierwszej części tak. Miał bardzo dobrą. Uwaga, Adamski i obronił to Nakamura. No niestety, niestety nie udało się wykorzystać tej sytuacji. Szansa niewykorzystana, w drugą stronę Watanabe. I tutaj będzie niestety kara dla naszego zawodnika. Wydaje mi się, że jeżeli już ktoś tam odpychał, to nie Patryk Walczak. To raz, a dwa, nie wiem czy to jest... A nie, przepraszam, jednak Patryk Walczak, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tak, ciężkie przewinienie. No niestety, kara dla Patryka Walczaka, jego pierwsza w tym meczu, ale w tym momencie najistotniejsze jest, że z tych trzech minut do końca, blisko dwie, jeżeli się nic nie zmieni, grać będziemy w osłabieniu, ale przechwycił piłkę Bis i jest ta piłka dorzucona do Czuwary i mamy bramkę na 27-25. No, cieszy to, że dwóch kołowych potrafiło rozprowadzić kontrę. Brawo, tak, dokładnie. Zwykle unika się podania do kołowych w kontrataku, a tutaj Bartek Bis i Dawid Dawidzik poradzili sobie z tą sytuacją. Gubił piłkę Yoshino. Teraz mam wrażenie, że... Mieliśmy trochę szczęścia, prawda? Bo tak. Myślę, że już był na świetnej pozycji, ale zgubił piłkę i... Tsutaya! On zdobywa teraz bramkę kontaktową. 2:15 do końca. No i teraz obie drużyny mają olbrzymią chęć na to, żeby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Przypomnijmy, Japończycy zaczęli od wygranej w meczu z Holandią. W pierwszym dniu turnieju. No to tutaj to drugie zwycięstwo dawałoby im bardzo dużo, także dużą szansę na wygranie całej imprezy. No tak, a dzisiaj Holandia wygrała z Tunezją, tak? Więc dokładnie. Jeśli nam by się udało, no to wracamy do punktu wyjścia, gdzie każda drużyna ma tyle samo punktów. Daszek. Pilitowski, dobrze i jest rzut, dobry kozioł. Świetnie wybrał tutaj Maciej Pilitowski, ominął tutaj nogę Nakamury i mamy znów dwubramkowe prowadzenie. Tak, bardzo, powiedziałbym, że szalony rzut, ale w tym szaleństwie była metoda.
Maciek Pilitowski pokazał duże umiejętności techniczne i wykorzystał tę sytuację. A rozrzucili teraz do skrzydła Sugioka. Teraz on z kolei tutaj poczekał na reakcję Morawskiego i porzucił w krótki róg. Sugioka zatem znów z bramką kontaktową. Minuta do zakończenia. No i teraz akcja zakończona celnym rzutem z bramką. Powinna nam zapewnić zwycięstwo w całym meczu. No tak, wracamy. Nie mamy już kary. Wracamy do równowagi liczebnej. Chodzi na to, że skrzydłowy będzie wbiegał. Zielona kartka już w dłoni Patryka Rombla. Patrzę, czy będzie prosił o czas. Tak, już podchodzi. Kładzie ją na stoliku delegata i w tym momencie poczekał trochę Patryk Rombel. Tutaj zostało 35 sekund i teraz będziemy ustawiać sobie tę ostatnią akcję. Czyli odejście celi dla ciebie. Możemy zrobić. Okej. Okay. Ale jest sam, teraz to jest prawa ręka. To nic, będzie prawa, będzie łatwiej nam zagrać do dacha. Ale kontynuacji nie będzie. Kontynuacji nie będzie. Zrobimy fał. Uwaga, ej, zrobimy, słuchaj. Zrobimy jeszcze raz to, co pokazaliśmy na poprzednim czasie. Okej, okay? To co zrobiliśmy dla Jędrasa. Czyli cel jest na środku. Dawid, 2-3 z tej strony na drugiego tu. Mocno zasłona. Idziesz albo do końca, albo gramy tak, żeby grać do dacha. Jak nie ma pozycji, idź, zrób faul i zagramy rzut wolny. Okej? Okay? Musimy wytrzymać do końca tą akcję. Faul. Dawaj, ej. Akcja ułożona, my natomiast mamy też pierwsze informacje dotyczące Piotra Jędraszczyka. Wydaje się, że to nie jest groźna kontuzja, że jest to tylko porządne stłuczenie, które daje znać o sobie teraz i przez najbliższych, podejrzewam, parę dni. Natomiast no, ze stawem barkowym to wiadomo jak jest. Tutaj niewiele trzeba, żeby stało się coś poważniejszego, więc dobrze, że według tych wstępnych prognoz nie jest źle. Dokładnie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządku. I patrzymy na ostatnią akcję naszego zespołu, grając już pod sygnalizacją gry pasywnej. Adamski zebrał piłkę Daszek, a więc gra pasywna anulowana. Akcja zakończona rzutem. Ostatnich 20 sekund. Zobaczymy. Tutaj możemy znów spokojnie tę piłkę szanować i kończyć wszystko jak najpóźniej. Pietrasik. Jest Adamski, podanie dookoła i czas zatrzymany przez sędziów na 5 sekund przed końcem. Jeszcze kara dla Adama Jukiego. Świetnie tutaj Dawid Dawidzik utrzymał pozycję, dosyć długo czekał na piłkę, a dla kołowego utrzymywanie pozycji jest naprawdę ciężką pracą. On sobie z tym poradził i myślę, że tutaj duża zasługa Dawida, świetne podanie Kacpra. Wiele wskazuje na to, że Polacy wygrają ten mecz. 5 sekund do końca, oczywiście. Jeszcze pilnuje Dawidzik, żeby się Japończycy odsunęli na odpowiednią odległość. Tutaj jest to wszystko opisane przepisami. Litewski sędzia pokazuje, nie bądźmy drobiazgowi. Ostatnie sekundy. Pilitowski, Adamski i jeszcze rzut na Kamura. Rzucił równo z końcową syreną przez całe boisko, ale ten mecz dobrą polską tradycją wygrywamy spokojnie, na luzie jedną. No tak. Fajnie by było, gdybyśmy tak jeszcze co najmniej 6 kolejnych meczów, albo może 8, wygrali jedną bramkę. Nie mamy nic przeciwko temu. Albo więcej. Albo i nawet więcej, a zwłaszcza w tej drugiej połowie stycznia, żeby to stało się naszym udziałem, ale o tym my będziemy się martwić w stosownym czasie. Natomiast dziś odnotowujemy zwycięstwo nad reprezentacją Japonii. 28-27. Szybciutki typ MVP? Boże, nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć. Michał Daszek. No to za chwilę zobaczymy, czy oprócz tej zdobycia swojej bramki numer... Tak jest. Zdaje się, że to jest zapowiedziane. Michał Daszek. Chyba, że dostanie nową koszulkę. A tak, to jest pamiątka, tak, pamiątka za bramkę numer 300. Od Henryka Szymańskiego jest ta koszulka, no tak jak mówimy, grono 20 paru zawodników w całej historii polskiej piłki ręcznej, którzy tę barierę 300 bramek przekroczyli. No, Michał na tej liczbie się na pewno nie zatrzyma już dziś, dorzucił jeszcze bramki 301, 2, 3, 4, o ile dobrze pamiętam, więc... Coraz bliżej 400. Tak, coraz bliżej 400. Co ciekawe, wydaje mi się, nie chciałbym tutaj też powiedzieć czegoś niezgodnego z historią, że Michał debiutował tutaj w Gdańsku. Tak mi się wydaje, w meczu ze Szwecją. Tak mi się wydaje.
No i proszę. No to jeszcze ta koszulka, jak widać, na rozmiar też pasuje, a nagrodę MVP... Michał Daszek, oprócz koszulki, jeszcze jakiś gadżet w torebce, a więc po prostu same korzyści dzisiaj. Pełen urodzaj. Tak jest, pełen urodzaj jest, zabierze do domu tutaj, proszę bardzo, i statuetkę, i pamiątkę, i koszulkę. Michałowi z całego serca gratulujemy, piękna kariera i niech ona jeszcze trwa. To jest specjalista odrzucania ważnych bramek, pamiętajmy, w historii naszej reprezentacji, więc niech te bramki wciąż on rzuca na tych najważniejszych imprezach, w najważniejszych meczach. Szanowni Państwo, z naszej strony to wszystko. My zapraszamy do naszego studia. Tam oczywiście analiza tego spotkania i wywiady, wywiady z jego bohaterami. To już za chwilę na naszej antenie. A teraz pięknie Państwu dziękuję. Paweł Paczkowski i Jacek Laskowski.